Siemano, witam wszystkich. Zombie wita z kuchni. Trzecie miejsce. Także udało się ogarnąć pudło na Mistrzostwach Polski. Przepraszam, jeżeli dzisiaj będę troszeczkę zamulony, ale zaraz dowiecie się, dlaczego tak jest. Słuchajcie, przede wszystkim ja jestem zawsze z Wami szczery. Nigdy z nas nikt nie mówił, że kulturystyka jest mega zdrowym sportem. Żaden sport wyczynowy nie jest mega zdrowy. I czasami takie wypadki się zdarzają. Wypadki losowe, wypadki, na które nie mamy po prostu wpływu. Tak jak widzicie, jestem pozapadany, wyglądam jak zombie i tak dalej. A zaraz powiem Wam, jak to wszystko było. Ok, zacznijmy od dnia pierwszego. Czyli przyjechaliśmy, był czwartek, były weryfikacje wieczorem. Weryfikacje były tak naprawdę, przebywały sprawnie. Tylko, że niektórzy nie doczytali regulaminu. I było jasno powiedziane, w której godzinie, która kategoria będzie wychodziła, czy będą pierwsi mężczyźni, czy będą pierwsze kobiety i tak dalej. I niektórzy nie doczytali i mieli potem straszne pretensje, mimo że jasno było napisane, o której godzinie co się będzie działo. Poważyliśmy się, wniosłem 101,5 kg na wagę, czyli 2 kg więcej niż rok temu. Czy dużo, czy mało, no musiałem zbić tą wagę z jednej strony, a z drugiej, no to była moja najlepsza forma do tej pory. Zresztą jak widzieliście na fotkach, to czy ktoś, jeżeli śledzi Instagrama, jeżeli nie, to zapraszam, DavyKKK. I tam możecie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Jeżeli oglądaliście streama i tak dalej, to też wiecie, jak tam było. Było wiele różnych relacji i tak dalej. Więc dobra, przejdźmy dalej. Mamy z czwartek, jesteśmy zweryfikowani. Ładuję tutaj czysto, jeszcze już bardzo mało białka, 30 gram białka na posiłek. Głównie węglowodany, czysto, mniej więcej 150 węglowodanów na posiłek, czyli gdzieś w dzień wyszło 800 węglowodanów, bo ostatni posiłek był taki spokojniejszy, już żeby troszeczkę kich nie zapychać, prawda, żeby normalnie się dobrze spało. Okej, wody było wtedy 5 litrów. Wstaję z rana, staję na wagę, patrzę co dalej, dalej jest 101, 101,5, gdzieś tak się waha, 101,5 powiedz, no napiszmy 101,5, prawda, zaliczmy. Więc zaczynam mocne ładowanie. Białko ucinam do zera, daję same węglowodany. I jak to wyglądało? 2,5 paczki ryżu, do tego miodu na oko, czyli no mniej więcej wychodziło łyżka, dwie łyżki miodu albo dżemu. No i do tego paczka wafli kukurydzianych. Zero białka, tłuszczy bardzo nisko, no i na początku wiadomo idzie zabawa z cukrem, no tak to nazwę. Przyjeżdża do nas Łukasz Modzelewski. Przypadkiem to się zdarza, ale bardzo dobrym przypadkiem. Widzi moją formę i mówi, że tutaj będą potrzebne śmieci i żebym nie ładował diuretyków. I nie robię tego, nie używam diuretyków praktycznie w ogóle. Użyłem go w tych przygotowaniach najmniej. Posłuchałem Łukasza i to był bardzo dobry pomysł, bo zaczęło mnie wreszcie wypełniać. Poszliśmy na pizzę, zjedliśmy z Damianem. Damian zjadł lasagne, ja zjadłem pizzę. Wróciliśmy, no i dalej ładowaliśmy. Tutaj już nie było zabawy z cukrem. Dla ogarniętych wiecie, o co chodzi. Bo już wiadomo, jeżeli weszły tłuszcze, no to może troszeczkę to się źle skończyć. No i dobra. I dalej szły 2,5 worka ryżu i do tego jakieś tam parę ciastek i tak dalej. Takich troszeczkę śmieci, ale nie za dużo. Troszeczkę po prostu śmieci. Woda dalej szła. Mimo, że niektórzy ucinają, jeżeli jedzą śmieci, to ucinają wodę, co jest moim zdaniem, zresztą jak już oglądaliście nasze materiały, co jest naszym zdaniem głupotą, ponieważ po prostu wtedy wszystko stoi w tych kichach i nic się nie, tak naprawdę nie ma transportera. Mamy ten sód, prawda, który tam nam... Fajnie jeszcze to wygląda, co? Ale wiem, wy wolicie mnie na masie. Ale forma naprawdę jest jeszcze sztosik, także no, ale jestem w domu. Zaraz się dowiecie dlaczego. Dobra, lecimy dalej. Na noc jem sobie znowu, no ogólnie poszło chyba 1300 węglowodanów, no i śmieci. Także jedzenia dużo, białka zero, tłuszcze no tyle co z tych śmieci, były tam z pizzy i tak dalej. Ta pizza to była 30 pizza zjadłem, czyli mała. No i do tego tam mówię, tak jak powiedziałem, wpadła paczka ciastek, miały wpaść lody, ale ja nie jestem człowiekiem, który lubi lody, zjadłem troszeczkę i oddałem je. No i tyle. Wstajemy w sobotę przed zawodami. Wstaję na wagę, patrzę co dalej, no i mówię, że troszeczkę mi tego sodu brakuje. No to poszliśmy, zjadłem frytki z McDonalda i powoli popijałem sobie wodę.
dalej wody nie odstawiałem. Dzień wcześniej było 4 litry znowu wody. Diuretyki nie były i w sobotę zdecydowałem się w ogóle nie brać znowu diuretyków, więc nie, to nie jest wina diuretyków, co się stało potem. No, to tak dla woli ścisłości. No to lecimy dalej. No i wtedy już zdecydowałem, że nie trzeba jeść, jestem już nabity, waga znowu pokazała 101,5, więc to co glikogen się wypełnił, woda wyszła, więc super, naprawdę wyglądało to świetnie. No naprawdę byłem zadowolony. Znaczy dalej jestem zadowolony z formy. Zresztą mogę wam pokazać nogi, nie wiem czy będzie widać, ale pokażę wam. Widać. Ok. Także widzicie. Dalej forma jest sztosik. No, przejdźmy dalej. Zajeżdżamy na halę. Rozpakowujemy się, leżymy, podchodzi do nas Rafał Frydrychowicz, Frycha. Pozdrawiamy, Rafałku. Bardzo miło było cię spotkać. Ja leżę sobie z Adamem. No i prosi nas o rozmowę dla jego kanału. Albo do kanału jego firmy suplementacyjnej. Nawiasem, Real Farm Nutrition. Pozdrawiam. Dziękuję wam bardzo za wsparcie w przygotowaniach. Podchodzi Rafał Frydrychowicz. Wstajemy, wszystko jest dobrze, mówię jako pierwszy. I nagle, nie wiem czy łapać Adama, Frytę, czy kogokolwiek. Tutaj mam jakieś zaterpanie małe, widać, to nie boli, czy coś, nie robię z siebie cipy. Wprost mówiąc, tylko zemdlałem, po prostu fiknąłem. Podchodzi do mnie jakaś kobieta, daje mi amoniak, ocucili mnie, no i jest w miarę. Poszedłem do łazienki, dalej, tam to już była godzina 12:50. Tak, dobrze to pamiętam, bo na 13 był umówiony na brązowienie. Poszedłem do łazienki, wracam z łazienki, idę na brązowienie i w namiocie znowu czuję... Mówię do pani, że będę musiał wyjść. No i dobra, ona bez problemu, tam spoko, spoko, pomalujemy cię na spokojnie, więc sam się nie denerwuj, sobie posiedź, odpocznij, pooddychaj. No i siedziałem, odpoczywałem, oddychałem i nagle pamiętam, że podszedł Damian, czy zapytał, czy się dobrze czuję, bo jestem blady. No i ja zacząłem zwracać, po prostu wymiotować się na skalę światową, że tak to nazwę. Otworzyłem śmietnik, postał obok mnie i dostałownie, no, bardzo dużo. No. No ale wróciłem, pobrązowiłem się, położyłem się i podczas powrotu znowu to samo. Po 30 minutach, no i położyłem się, piłem troszeczkę wody, żeby wiadomo się nie odwodnić już do końca, bo byłem jednak odwodniony, jestem nadal odwodniony, no ale wiadomo, piłem tą wodę sobie, żeby nie zrobić biedy po prostu, prawda, nie skrzywdzić się, nie zniszczyć się. No nie wiem, czym to mogło skutkować, prawda? No zawsze mocniejsze odwodnienia kończą się źle, tragicznie. Dobra, przechodząc dalej. Godzina 13:30. Zaczynam znowu. Tylko, że tym razem zdążyłem do torebki dopiec. Także torebkę całą. Ok. Godzina 15:30. Poszli po ratowników. Przyszli ratownicy medyczni i tutaj muszę wspomnieć o tym. To byli najmilsi ratownicy medyczni, których w życiu spotkałem. Nie było nigdy takiej pomocy i taką pomoc, jaką otrzymałem. Za chwilę zresztą wam powiem, co dostałem i tak dalej. Jakie leki i tak dalej, kroplówki i wszystko wam wymienię. Ja jestem szczery z wami. Powiem wam, co było. Takiej pomocy, tak miłych ludzi, to ja w życiu nie spotkałem. Pani to po prostu ciągle do mnie żartowała. Ciągle były jakieś tam żarty fajne, ciągle uspokajała mnie, ciągle rozmawialiśmy. Powiedziałam, że jest mi zimno, to mnie okryli kocem, znaczy kołdrą. Normalnie zachowali się po prostu tak jak profesjonalni lekarze. Z czego, za co bardzo dziękuję, bo bez was by tego nie byłoby tego trzeciego miejsca bez was. Bo by inni lekarze to by mieli to gdzieś i by mnie zabrali do szpitala i tyle. Oni sobie z tym poradzili na miejscu. Na przykład powiem wam tak jeszcze, że chciałem się położyć, prawda? A było to w szatni podawali mi kroplówkę. Pierwszą, drugą, trzecią, bo były trzy kroplówki. Tak, trzy kroplówki były. I powiedziałem, że no położyłem się na taki stołek, wiecie, a stołek był krótki. Facet przytargał drugi stołek, żeby mi było wygodniej, żeby dla chłopczyka było cieplej i wygodniej i w ogóle, żeby mu się dobrze leżało. Także takie zachowanie lekarzy szanuję i naprawdę musiałem o tym wspomnieć, bo czasami jak wiadomo, lekarze się zachowują źle, to ich ciśniemy, a jak zachowują się dobrze, to o tym zapominamy. Więc czasami warto też wspomnieć
Znaczy czasami, jeżeli ktoś robi coś bardzo dobrego dla nas, to warto to wspomnieć. Ok. Dali mi pierwszą kroplówkę. Od razu mówię Wam, że nie znam nazw tych kroplówek. Wiem, że poszło tak. Optilite, to są elektrolity i poszedł tego litr. To była pierwsza kroplówka, albo 2 litry. Nie wiem, czy to były 2 kroplówki tego. Poszło JPP, to jest na brzuch, na osłona na brzuch. Poszedł Lapramidol. Nie chcę pomylić. To jest Lapramiol. To na brzuch. I poszedł Captopril. Bo zmierzyli mi ciśnienie, miałem 158 na 135, a na koniec, jak zbili mi ciśnienie, było 114 na 87. Także zachowali się świetnie. No, ciekawe? Ciekawe. No i teraz mówi do mnie, mówię, że chce mi się do łazienki znowu. I ten facet mówi, że pójdzie ze mną, co nie? No ja mówię, że nie, tam nie trzeba, prawda, że nie, że ja pójdę na halę, wezmę ciuchy swoje, ubiorę się, bo mi zimno. Zachodzę na halę i mówię do Smurfa, czy już moja kategoria była. Mówi, jeszcze nie. Mówię, dawaj numerek. A wiecie, ja ubrudzony cały, no wiecie po czym. Nie spompowałem się, bo nie było czasu już, bo już moja kategoria wychodziła, ja po prostu wbiegłem tam. Nie miałem oliwki, nie miałem poprawek bronzera, ale myślę, walczę. No co byście powiedzieli? Byście powiedzieli, że jestem pizda, prawda? Prawdopodobnie byłyby takie komentarze, że jestem pizda od niektórych. Od niektórych byłyby, no a teraz co? Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. No powalczyłem, spróbowałem. No, w tytule jest dlaczego trzecie miejsce? Czy mogłem wygrać? Nie mogłem wygrać z Mariuszem Tomczukiem. Taka jest prawda. Nie mam sylwetki, żeby wygrać z Mariuszem Tomczukiem. Poza tym on wyglądał fenomenalnie. Naprawdę wyglądał bardzo dobrze. Ale drugie miejsce, no każdy widział, co było. I myślę, że drugie miejsce było do zdobycia. Ponieważ no, po prostu nie dałem rady trzymać brzucha. No. Rozleciał mi się ten żołądek i temu nie dałem rady go trzymać. No dobra. Zrobiliśmy swoje porównania, byłem porównywany właśnie z Mariuszem i z tym drugim chłopakiem, który był drugi, ja byłem trzeci. Tak na środku mniej więcej byliśmy rozstawieni. Piąte miejsce zajął podopieczny Krystiana Wolskiego, także pozdrawiamy i gratulujemy. Fajnie, fajnie, bo było nas dwóch tutaj w topce. No i mówię, Mariusz wygrał słusznie, należało mu się to. Wygrał też Open i myślę, że właśnie zaraz, teraz odbywają się zawody pro. Myślę, że zostanie pro. Jeżeli ktoś, jakiś mutant nie przyjechał z zagranicy, to myślę, że zostanie pro. Bo naprawdę, no wczoraj był nie do ogrania. Nie było opcji po prostu. Wiele osób to mówiło. No wiadomo, że tyłem moje pozy są bardzo silne, ale to są dwie pozy. I poza tym Mariusz ma no, estetyczną bardzo sylwetkę, bardzo ładną dla oka, że patrzysz i mówisz, wow, to jest to. Dobra, koniec wchodzenia w dupę, bo zaraz powiecie, że o, mają taki konflikt, on włazi w dupę pewnie. Nie, po prostu mówię szczerze, że jak jest. Jakby ktoś wyglądał słabo, to bym powiedział, że wygląda słabo. Jakby wyglądał super, to wygląda super i warto o tym powiedzieć. Warto być na tyle mężczyzną i znać swoją wartość i znać czyjąś wartość, żeby o niej powiedzieć i tyle. Okej, to wymieniłem. Okej, schodzimy ze sceny, dosłownie ostatnia poza, ja się modlę, żeby to było ostatnie. Bo zeszliśmy ze sceny, a ja dzila i do kibla. Znaczy nie do kibla, tylko do kosza. Układ dowolny, wyszedł fajnie. No i zszedłem, podszedł do mnie Piotr Głuchowski, zapytał jak się czuję, bo wiedział o tym, co się dzieje. I dziękuję Ci bardzo, bo od razu bardzo wyrozumiale zaprowadził mnie na miejsce, gdzie mogłem oddychać swobodnie, gdzie nie było ludzi. Dziękuję Ci bardzo za to, Piotrek. Panie Piotrze właściwie, bo jestem gówniarz przy nim i do Mistrza Świata to mi jeszcze brakuje. No, wychodzimy na weryfikację. Jestem w finale, jestem w top 5, jestem zadowolony, bo po tym, co się stało, to... No, tu trzecie miejsce. Czy sądzę, że powinienem być drugi? Moja opinia jest guzik warta. Sędziowie postanowili, że powinienem być trzeci, więc jestem trzeci. I tak to leciało.
Teraz jestem w domu, temu nie startuję na pro, bo po prostu nie dałbym rady, poleciało ze mnie za dużo mięsa i nie byłoby sensu wychodzić z takimi chłopakami. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy sobie odpuścić, a kiedy jeszcze powalczyć. A dzisiaj to by było po prostu, byłby wstyd, bo wyglądałbym przy nich jak patyk. Teraz już wiecie wszystko, to nie było z odwodnienia, tylko prawdopodobnie to jest wirus, bo już jest mi troszeczkę lepiej. Zjadłem dzisiaj 2 bułki. Bułki pszenne, takie zwykłe, kajzerki i budyń. Cokolwiek, żeby mnie zapchało. Piję wodę, żeby się nie odwodnić bardziej. Tyle. Wszystko przed nami. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem. Siebie nie. Po prostu taki los. Dzięki za dziś. Słyszymy się niebawem.